Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku, jeszcze takim wakacyjnym, ale jak ktoś ogląda moje filmiki już od początku, to wie, że ja, jeśli chodzi o wyprawkę dla Nikoli do szkoły, rozdzielam sobie to w czasie. Nie robię wyprawki, nie wiem, w ostatnim tygodniu sierpnia, po prostu ja jestem osobą taką strasznie poukładaną i nie lubię wszystkiego robić na wariackich papierach. Lubię robić to sobie stopniowo, czyli zawsze po prostu, odkąd moje dzieci chodzą do szkoły, Patrycja również, w sierpniu kupowałam jedną część rzeczy, w lipcu kupowałam drugą część rzeczy. I ze względów finansowych jest to dużo lepsze, bo możemy sobie rozdzielić to na dwie części, i ze względów takich, wiecie, że nie wszystko na raz. Teraz w tych czasach, gdzie była pandemia, no to przestawiłam się ostro na zakupy w internecie. Jeśli znamy w sieciówce rozmiar naszego dziecka, to jest nam dużo łatwiej i możemy sobie kupić większość rzeczy w internecie. I ja tak właśnie zrobiłam, zamówiłam dla Nikoli trochę rzeczy, nie wszystko, bo... O, pogotowie jedzie, okno mam otwarte i wszystko słychać. Nie wszystko oczywiście, bo no, nie ma czegoś takiego, że dziecko nam z wszystkiego wyrasta. W międzyczasie coś kupowałam, to jakąś bluzę, to jakiś dres, dlatego dokupiłam rzeczy, które uważam, że są w danym momencie niezbędne, które mi wpadły w oko. Takie podstawowe rzeczy, spodnie, bluza, majtki, skarpetki, no to kupiłam jej wcześniej, jakieś koszulki, buty po szkole, buty do szkoły, no i takie tam, co mi wpadło w oko. A na pewno jeszcze w sierpniu, jak gdzieś będę w sklepie i mi się trafi jakaś sukienka, to wtedy na pewno ją jeszcze zakupię. Nie było, powiem szczerze, żadnych sukienek takich bawełnianych z długim rękawem, a ja lubię Nikoli założyć właśnie do szkoły rajstopy, taką sukienkę delikatną i kamizelkę na przykład na to, bo wtedy kamizelkę może sobie zdjąć i jest jej wygodniej. Więc nie przedłużając, otwieramy, bo jestem ciekawa, paczki leżą od wczoraj. Jak to się stało, że ja już w dniu wczorajszym ich nie otworzyłam? Masakra. No to... Zacznijmy sobie od Rezept. Zaczniemy od Rezept. Hop, hop, i mamy. Dobrze. I pierwszą rzeczą w Rezept jest taka biała koszulka z kieszonką. Bardzo mi się podobała i miała przystępną cenę, bo tylko 17 zł. Jakościowo bardzo fajna. Fajna do jakiejś bluzy. Ja lubię takie, wiecie, no, białe t-shirty. Już mówiłam to niejednokrotnie, więc lubię takie białe t-shirty. Bardzo fajne jakościowo. Kupiłam jej w kolorze takim lilowym bluzę i już widzę, że jest po prostu boska. Tu ma takie, jak widzicie, sznureczki wplecione w kaptur. I ta bluza kosztowała 55 zł. Ja większość rzeczy kupowałam na rozmiar 146, 140. Ulubiony kolor Nikolki. Kolejną rzeczą to jest kolejna koszuleczka. Koszuleczka z takim śpiącym, tłuściutkim kotkiem. 29 zł. Również rozmiar 146. Kolejna rzecz to jest taka bardzo ładna, ozdobna bluzeczka, zobaczcie, z taką koronką do obcisłych dżinsików, bardzo fajna sprawa, 49 zł, można ją założyć na jakieś takie elegantsze dni w szkole, bardzo mi się podoba. I kolejna rzecz to jest po prostu sztosik, bardzo mi się to spodobało, to jest taka kamizelka jeansowa właśnie na taką bawełnianą sukieneczkę, po prostu miodzio. Ta kamizeleczka kosztowała, kochani, 79 zł i wszystko jest na rozmiar 146, wszystko od Rezept kupowałam na 146. Otwieramy kolejną paczuszkę.
Kolejna paczuszka jest ze sklepu Eobuwie. Ja już powiem szczerze, że w tym sklepie bardzo często kupuję. Jest mega wygodny, mega szybki. No i wiem, że to nie są podróbki. Otwieramy ją. Te paczki z Eobuwie są tak wielkie. Tu mamy w tym dwie pary dziecięcych butów. I te dwie pary dziecięcych butów są zapakowane w tak ogromnym pudle. Nie wiem po co. I mamy tu dwie pary butów. Tak jak mówiłam wcześniej, jedne butki są kupione po szkole dla Nicholki. Drugie są tak na dochodzenia do szkoły. I buty kupowałam New Balance, bo po prostu to są buty, które mi się sprawdzają w przypadku Nicoli. Nicola ma stopy z tendencją do odcisków i musi mieć specjalne wkładki włożone w buty. Zwykłe kapcie po prostu tych wkładek nie pomieszczą, muszą to być jakieś inne buty, dlatego New Balance i one się świetnie sprawdzają w praniu i w ogóle, naprawdę. I udało mi się upolować je w promocji, każda para chyba za 156 zł, te akurat wybrała sobie Nicolka po szkole, to jest taki kolor łososiowy z taką niebieską N i to są rozmiary 35. A tak do szkoły, żeby sobie biegać, kupiłyśmy takie niebieskie, błękitne z różową N. I tak jak powiedziałam, obydwie pary udało mi się wyczaić za 159 zł, a więc wydaje mi się, że to niedrogo, lepszej jakości buty kupić to trzeba po prostu troszkę zapłacić, a więc naprawdę fajna cena. I ostatnia moja paczuszka. To jest paczuszka z H&M-u i tu jest najwięcej rzeczy. Tu jest najwięcej rzeczy w tej paczuszce. Otwieramy. Pierwsza rzecz to jest koszulka w kolorze żółtym z takimi żyrafami. Bardzo fajna, miła i ta koszulka, nie wiem ile kosztowała, bo w H&M-ie nie ma cen na ubrankach, ale to nie były drogie rzeczy. Kolejno, tu mamy takie, taki dwupak podkoszulek biała i czarna na grubych ramionczkach, bo powiem Wam, że w zeszłym roku kupiłam Nicoli na cienkich ramionczkach, takie większe i po prostu jej wszystko tu wystawało, ona nie chciała w nich chodzić, no bo wiecie, na łeb się przebiera, więc się wstydziła trochę, dlatego kupiłam na grubszych ramionczkach, nie będą się zsuwać. Tu mamy taki komplecik. Komplecik, mamy takie różowe leginsy w prążki i te leginsy są mega strasznie cienkie, prześwitywać będą i do tego jest taka długa bluza, o, z takim kotkiem, bardzo mi się podobał ten komplecik, leginsy trochę cienkie, ale przecież ich nie będzie widać, mówię teraz o kupie. Kolejna rzecz to jest bluza. Ja lubię, jak dziecko do szkoły chodzi w miarę luźno ubrane, czyli nie dżinsy, nie skrępowanie, tylko wiecie, luźno. Tu mamy taką dużą różową bluzę rozpinaną, to też jest bardzo wygodne, czy na WF, czy zdjąć sobie w szkole taki ciuszek, to jest po prostu mega, mega wygodne. Tu mamy dwupak rajstop w kolorze czarnym, takich bawełnianych, grubszych właśnie do spódniczek, do sukienek. Tu mi się bardzo podobała ta koszulka. Ta koszulka jest po prostu miodzio i to jest taka duża koszulka z emotikonkiem, a więc bardzo fajna. Więc bardzo fajna, bardzo mi się podoba, bardzo ładny kolorek. Tu jest też taki fajny ciuszek. Teraz wraca moda sprzed lat dzwonów. I tak mówię, wezmę Nicoli takie spodnie dzwony. I kupiłam. I zobaczymy teraz, tylko że to nie są takie na suwak, tylko takie leginsy. O! I są takie dzwonowate, ale super wyglądają. Po prostu.
Mam nadzieję, że będzie jej pięknie. Mega fajnie do jakiejś obcisłej bluzki na górze i takie dzwony dla dziecka. Po prostu super. I tu mamy kolejny komplecik. Ja to lubię takie komplety, bluza i leginsy. Wtedy to fajnie wygląda. No i jest, tak jak już powiedziałam, mega, mega wygodniaśkie. Tu mamy taką granatową bluzę Harry Pottera. O, super. I bardzo fajna jakościowo. I do tego są takie spodnie, leginsy w kratę. I te już leginsy są naprawdę takie mięsiste, fajne, że możemy sobie do nich dokupić marynarkę i tą białą bluzkę z koroneczką i też wyglądać będą mega elegancko, mówię. Te spodenki, ta bluzka z koroneczką z Rizet i do tego jakiś sweterek albo marynarka i też wygląda fajnie i elegancko. I tu już na koniec mamy dwie pary jeginsów, to się mówi? Chyba tak. Ja już kupowałam te spodnie, kupuję te spodnie od jakichś 4 lat dla Nicole, tylko rozmiarami się różnią i są mega, mega cudne, mega wygodne, świetnie się piorą, po prostu sztosik, jeśli chodzi o dzieci. Mają wygląd jeansów, mamy zwyczajne kieszenie, a są takie gumkowate i nie krępują nam ruchów, a więc kupiłam w kolorze granatowym i kupiłam w kolorze czarnym. Takie dwa klasyczne kolorki. O, i w kolorze czarnym. A więc to tyle z moich zakupów. Jak widzicie, to są takie podstawowe rzeczy. Mówiłam już Wam, że zapas majtek i skarpetek kupiła mi osobno w innym sklepie, już stacjonarnie. Jeszcze pewnie wpadnie mi w oko jakaś sukienka bawełniana, bo bardzo lubię, no pewnie ze dwie sztuki muszę jej dokupić, bo ona też lubi chodzić. Spódnicę ma, bo jej kupiłam w smyku przed wakacjami, takie fajne sztruksową i jeansową spódnicę, a więc takie rzeczy ma. No mówię, duże rzeczy ma jakieś sweterki, białą koszulę, takie rzeczy to ma i nie będę takich rzeczy kupowała, bo to jest dziecko, moment wyrasta i jest to niepotrzebne, ale wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy. Dużo dzieci lubi chodzić w dresach. Moja Nicola nie chodzi w dresach. Jest po prostu z metra cięta, jest tak chuda, że zero bioder, że jej się po prostu wszystko zsuwa z tych bioderek. Jest za szczuplutka i te dresy się u nas nie sprawdzają. Ja wiem, że są te sznurki, ale bywało tak, że kupiłam jej dresy, albo ktoś jej kupił z rodziny dresy, poszła do szkoły z zawiązanymi i wychodząc z łazienki tak se to zasupłała, że potem idąc drugi raz do tej toalety, nie mogła tego supła odsupłać, a więc to jest mega niewygodne dla dzieciaków, dla dorosłego. Wyobraźcie sobie, że Wam się zasupłał supeł w spodniach, a chce Wam się mocno siku. Ciężko jest rozsupłać, a co dopiero dziecku, które ma 8 lat. Dlatego uważam, że ubierajmy tak w miarę ładnie, bo ja jestem zwolenniczką, że dziecko musi być ładnie ubrane, uwielbiam ozdoby do włosów, chociaż moja Nicola mnie przerasta, ona jest po prostu taką fanką opasek do włosów jak nikt, a więc pod tym kątem to jej nikt nie przebije. Nie znam jeszcze nikogo takiego, ona nie wyjdzie do szkoły bez opaski, nie ma po prostu opcji. Nie ma. Kiedyś zdarzyło się tak, że w zimę miała czapkę na głowie, to opaskę sobie trzyma w ręku. Jak idzie do szatni, to dopiero zdejmuje czapkę i zakłada opaskę, nie? No i zaprowadziłam ją pod szkołę. Ona się ze mną pożegnała. Jak to było? Ona się ze mną pożegnała, weszła na górę i do mnie zadzwoniła, że nie ma opaski do włosów. Ja musiałam biec do samochodu na parking szkolny, wziąć tą opaskę, bo została w samochodzie i zanieść, bo ona po prostu by nie przeżyła bez tej opaski. Więc taka jest ta moja Nicolka. Więc jak widzicie, zakupy takie dosyć standardowe, wydaje mi się, że zrobione z głową, nie ma tu nie wiadomo czego, chociaż ta kamizelka to jest taki dodatek, który mi się bardzo podobał i mówię,
Od razu sobie ją wyobrażam z dzianinową jakąś sukieneczką. Będzie fajnie do tego wyglądała. No więc mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego. Pa, pa!